No hej, witam Was wszystkich serdecznie. Wracam po bardzo długim czasie nieobecności i tak troszeczkę z przytupem, ponieważ temat dzisiejszego podcastu brzmi brutalna prawda o Forex. Czym się dzisiaj zajmiemy? Mianowicie temat dotyczy przejścia z etatu na rynek i wiąże się to bardzo z głębokim przemeblowaniem wartości na poziomie psychologicznym. Nie wiem, czy wiecie, ale de facto niewiele osób nawet o tym wie, jak bardzo różni się optyka spekulacji w porównaniu do pracy, którą wcześniej właśnie wykonywali. O co mi chodzi? Mianowicie myślę o tym, że praca na etacie stwarza w ludziach pewne oczekiwania, których duplikowanie na rynku staje się właśnie przyczyną wielu niepowodzeń i fal startów. Dlatego też w tym podcaście postaram się zaprezentować Wam kilka podstawowych prawd dotyczących tej problematyki. I tak, przechodząc na rynek, zapewne zakładałeś, że wreszcie poczujesz wolność. To jest bardzo fajna perspektywa dla bardzo dużej liczby osób. Ustalamy sobie godziny swojej pracy, nie musimy się przed nikim tłumaczyć i tak naprawdę robimy co chcemy. W dodatku nie posiadamy żadnych zwierzchników i na nasze wakacje możemy lecieć sobie, kiedy nam się żywnie podoba. Tak w zasadzie to wygląda. Z czasem jednak pojawia się pierwsza właśnie brutalna prawda, z którą musimy się zmierzyć. Prawda numer 1. Kto tu rządzi? I tak, chcieliśmy się cieszyć wolnością, ale kiedy przychodzą pierwsze rachunki do zapłaty, nagle zaczynamy dostrzegać, że istnieje coś takiego jak odpowiedzialność. Od tego niestety uwolnić się jest nie sposób. Zamiast więc jechać na wakacje, musimy spędzić ten czas przed platformą. No tak, przecież bez nas nikt tych pieniędzy nie zarobi. Same się też nie zarobią. Miało więc nie być szefa, lecz teraz naszym szefem okazuje się rynek, który rozdaje karty i decyduje o tym, kiedy możemy pracować, a kiedy nie. Szybko zatem przekonujemy się, kto tak naprawdę tutaj rządzi. Rynku nie można lekceważyć i traktować go tak jak bankomatu do wypłacania pieniędzy. To nie jest tak, słuchajcie, że zdobywamy przewagę i potem tylko obserwujemy, jak rachunek puchnie od kasy. W rzeczywistości będziemy musieli być gotowi na prawdziwą lekcję pokory i tego niestety nikt nie uniknie. Prawda numer 2. Twój wysiłek jest bez znaczenia. No i masz ci. Jak to może być możliwe? Przecież wypruwasz sobie żyły dzień i noc. Spędzasz zapewne setki godzin przed platformą i może nawet tracić zdrowie. I co? To wszystko miało być bez znaczenia? Otóż powiem Ci jedną rzecz. Na rynku nie chodzi o to, aby ciężko pracować, ale o to, aby robić to mądrze. Zastanów się teraz, czy możesz sobie na przykład pozwolić na to, aby zachorować przez kilka miesięcy? Albo czy możesz sobie pozwolić na to, aby zrobić przerwę i spędzić na przykład miło czas z przyjaciółmi? Czy możesz na przykład rozwijać dowolne relacje międzyludzkie? Pomyśl, czy możesz zaspokajać swoje potrzeby kulturalne, iść do kina, iść do teatru, na mecz? Albo czy możesz uczestniczyć w życiu rodzinnym? Odpowiedz sobie na te pytania, a wtedy zobaczysz kątem oka, czy tak naprawdę całe Twoje życie Ci nie ucieka. A zapewniam Cię, że prawdopodobnie będziesz musiał sobie to wszystko lepiej zorganizować. Prawda numer 3. Twoje umiejętności są ważne, ale nie najważniejsze. No i tutaj dochodzimy do bardzo ważnego momentu. Kiedy byłeś na etacie, zapewne otrzymywałeś pochwały za swoje umiejętności od swojego szefa lub przełożonych. Jak się wtedy czułeś? No na pewno wyjątkowo. Jeśli nie otrzymywałeś pochwał, czułeś się niedoceniany. Wielu osobom wydaje się, że nawet bez ich obecności firma by nie istniała. Jeśli rozwijasz się i awansujesz na kolejne szczebelki w strukturze swojego przedsiębiorstwa, to nagle roztaczają się przed Tobą nieco odmienne horyzonty. Okazuje się bowiem, że w tym przypadku to nie pochwały, ale najbardziej liczy się strategia, która generuje dla Ciebie pieniądze. Jeśli jest ona oparta wyłącznie na Twoich umiejętnościach, to bez Twojej obecności na rynku może się okazać, że no niestety nie zarobisz wystarczająco dużo pieniędzy na spłatę swoich zobowiązań. Innymi słowy, jeśli nie możesz oderwać się od komputera, to co to oznacza? Otóż oznacza to nic innego, że stałeś się niewolnikiem własnego tradingu, ale nigdy traderem. Chcesz więcej? No to przejdźmy do prawdy numer 4. Prawda numer 4. Sam sobie nie możesz być systemem. O, widzisz. I teraz posłuchaj czegoś takiego. Mianowicie, jeśli system nie potrafi działać bez Ciebie, to jest to system bezwartościowy. I nie ma tutaj znaczenia, jak wiele zarabia pieniędzy. Chodzi właśnie o to, że kiedy Ciebie zabraknie na rynku, to cały Twój trading przestanie działać. Nie będziesz nawet w stanie sprzedać go komuś innemu. Popatrz na to nieco z boku i wyobraź sobie na przykład restaurację, która ma dużo klientów. Wyobraź sobie, że przychodzą oni tylko ze względu na wyjątkowe umiejętności szefa kuchni. Jak myślisz, co stanie się z taką restauracją, jeśli szef kuchni odejdzie? No właśnie, dlatego też system oparty na własnych indywidualnych umiejętnościach jest bardzo kruchy już w swoich założeniach. Wiedząc to, założyciel McDonalda zbudował prosty system, który można powtarzać bez końca i każdy jest w stanie realizować jego założenia. Innymi słowy, dobry system inwestycyjny to taki system, który jest prosty i można go zduplikować. To jest bardzo ważne, ponieważ w razie Twojej nieobecności nadal może zarabiać dla Ciebie pieniądze. Możesz więc nadal realizować swoje cele, na przykład poprzez zatrudnienie personelu lub, co bardziej prawdopodobne, poprzez coraz bardziej popularne algorytmy. Tych przykładów, słuchaj, jest znacznie więcej. Ale mam nadzieję, że te 4 podstawowe punkty zwrócą Twoją uwagę na całe to zagadnienie i samodzielnie teraz rozpoczniesz swoje poszukiwania w celu właśnie zrozumienia branży, jaką jest rynek Forex. Dziękuję Ci za uwagę. Do zobaczenia w następnym podcaście. Cześć!